Ja jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. Jest on moją częścią, a ja pulsuję w jego rytmie. Dziękuję wam, moi przodkowie, za waszą obecność w moim życiu. Składam się cała z cząstek waszej energii. Noszę w sobie waszą moc, ale i wasze troski, smutki i problemy. Przodkowie moi, bądźcie dla mnie łaskawi. Obdarzcie mnie całą energią pokoleń, odsuwając ode mnie wszystko to, co mi nie służy. Wspierajcie mnie mocą przeszłych pokoleń. Zgromadźcie się na tym wiecu, w naszym kręgu. Po tamtej stronie, za zasłoną rozwieszoną między światami, nic już nie jest dobrem ani złem. Pilnujcie jednak, by tu i teraz, w moim fizycznym świecie, otaczały mnie tylko dobre energie. To wy jesteście częścią mojej mocy. To od was chcę czerpać jak ze źródeł wiedzy i życia. To wy mnie kształtujecie. To wam składam dzisiaj hołd i podziękowanie. Przyjmijcie zatem ofiarę z tego płomienia. Niech będzie on świadkiem naszych obrzędów. Niech łączy przeszłość z przyszłością, tylko w dobrych energiach, a swoją mocą spali, co złe stoi między nami. O przodkowie, wspierajcie mnie we wszystkich moich działaniach. Niech wasze potęgi aktywują moje możliwości, bym w tym fizycznym świecie była mocna, silna i w pełni wykorzystała swoje możliwości. Chrońcie mnie i wspierajcie swoją mocą. Ja dziękuję wam po trzykroć. Tak się dzieje, a więc tak jest.